Witamy Państwa serdecznie. No, my dzisiaj pokazujemy już efekt końcowy. Ten nasz bunkier wspaniały, który Angela buduje dla swojego Adolfa. Proszę Państwa, ale tak mówią, że te klimaty wracają, że jakąś swastykę. No to jeżeli ktoś swastykę pokazywał na Dzień Wyzwolenia, no to przecież może za to też odpowiadać, jak w sensie, że reklamował swastykę jako poglądy Hitlera. No, to wtedy tak. Ale to wiecie Państwo, no w Warszawie to się mogą przyczepić. Póki co, teraz pełno straży jest miejskiej i nie pozwolą handlować. Państwo zobaczą, że my jesteśmy na Pradze Południe, właściwie w Warszawie, w żydowskiej Warszawie. I tutaj jak mówimy, żeby już dużo nie komentować, bo komentarze są. Jedziemy tam linią ażydowską na lotnisko Okęcie Chopina autobusem 148 i najlepiej takim autobusem państwowym jechać, bo wiecie Państwo, bo taryfa to po co? Taryfą to dużo nie zobaczycie, wiele nie zobaczycie, a tu mamy linie turystyczne. Dzisiaj już zaczęłyśmy mówić o tym autobusie 173 przez Pragę Południe, co tam daleko pojechał. Zapraszam. Jest autobus, proszę Państwa, 180, linia królewska. Także po co Wam taryfa? Taryfy tutaj w Warszawie nie są modne. Modne są taryfy tylko w Anglo-Ameryce, Białystok. Tutaj w Warszawie jest nocny bus modny i tysiące pijaków. Roje pijaków z piwem. Że szok. No i w tramwaju też. Stołecznego oczywiście miasta Warszawy. Tam są stare domki, te nowe bloki to też już są stare po 30 parę lat. Także proszę Państwa, Warszawa to tramwaj. To wszystko zjeżdża tam z centrum Wiochy na Płocie. Jubilerska. Oszą. Zapraszam.